2 maja, poniedziałek, to święto flagi i orła białego, który jest jednym z symboli naszego kraju. Flagi zaczęły powstawać w okolicach XVIII wieku i wywodzą się od chorągwi królewskich. A orzeł w koronie na czerwonym tle to nasze godło narodowe wpisane jako punkt pierwszy w Konstytucji. Według legendy Lech, założyciel państwa Polan, podczas wędrówki postanowił odpocząć i na tle czerwonego nieba ujrzał gniazdo na drzewie, z którego uniósł się wielki ptak. Herb Polski zmieniał się przez wieki wielokrotnie. Zmieniała się tarcza, znikała korona, głowa orła odwracała się w lewą stronę. Orzeł jednak pozostał, a wraz z nim dylemat, co to za orzeł. Wszyscy zakładają, że to bielik, ale tu pojawia się problem, bo bielik to nie orzeł, tylko drapieżny ptak, orłan z rodziny jastrzębiowatych. Niezależnie od tego, jakie mamy dylematy, na pewno jest to symbol Polski, a dzisiejsze święto ma przypomnieć o tym, że wszystkim symbolom, godłom narodowym należy się duży szacunek, bo one określają naszą tożsamość.